Nie, nie słyszałam. A czy może coś mówić pseudonim Ryś? Niestety nic mi nie wiem. Nie znam. Postać, o którą pytałam, miała pseudonim Ryś. Czy może z tym coś dla pani się kojarzy? Do 8:45. Czy on nie walczył? W czasie II wojny światowej taki pseudonim skłaniałby mnie raczej, żeby szukać w tym rejonie. Nie wiem. Człowiek, o którego pytam, miał pseudonim Ryś. Czy może z tym to coś tak kojarzyć się? Nie bardzo. Mariano Piekarz. Nie kojarzę tego. Znaczy nie wiem, tak jakby mi się odjęło uszy, ale nie kojarzę. A może pseudonim Ryś? Coś pani podpowiada? Słucham. Ryś, pseudonim. Czy słyszała pani nazwisko Marian Piekarski? Nie. A może pseudonim Ryś coś pani podpowiada? Jak? Pseudonim Ryś. Nie. Czy zna pani postać Mariana Piekarskiego? On żył w Suwałkach. Czy... No, przykro mi powiedzieć, ale nie znam właśnie. Tak? Właśnie on, ten człowiek, o którego pytałem, miał pseudonim Ryś. Może to coś dla pani jakby mówi. Czy on nie działał w grupie partyzantów? Kim jest dla ciebie bohater? Bohater to osoba o niezwykłej charyzmie, która swoim zachowaniem i tym, co mówi, świadczy o właśnie tej niezwykłości. A czy możesz nam powiedzieć, kim jest dla ciebie bohater? A bohater jest z pewnością osobą taką niezwykłą i obdarzoną wielką odwagą i na pewno niesamowitą. Kim jest dla pani bohater? Bo Marian Piekarski na pewno był bohaterem. Bohater to taki człowiek dla mnie, który przekracza pewne granice swoich słabości dla innych ludzi. Tak mi się wydaje, tak ja to czuję. Kim jest dla ciebie bohater? Bo Marian Piekarski był właśnie bohaterem. Bohater jest to dla mnie osoba, która poświęca się dla innych, nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, ratuje kogoś z opresji albo z jakiejś, poświęca się dla innych. Bohaterstwo, no ja myślę, że człowiek, który dokona czegoś ważnego, co służy na przykład innym, w tym sensie ja uważam, że to jest bohaterstwo. Czym jest dla pani bohaterstwo? Czym dla mnie jest bohaterstwo? Kim jest bohater? Ciężko jest powiedzieć, ale wiem, czym jest bohaterstwo. Z czym dla pani kojarzy się bohaterem? Właśnie to taki był na pewno młody bohater Marian Piekarski. Bohater to zależy w jakim okresie prawda, życia. Jeżeli jest to okres wojny, czy prawda, czy zaborów, to bohater, który prawda, walczy o wolność, prawda, o prawa pewne dla narodu. No a za czasów obecnych na przykład, no to bohater taki, który po prostu też walczy, prawda, o prawa człowieka, dalej szanuje przede wszystkim prawa człowieka. A to może pani takie kilka cech o takich wspólnych dla tych wszystkich bohaterów? Na pewno odwaga. Przede wszystkim odwaga, oddanie. A bohater nie robi to dla poklasku, tylko bohater to robi właśnie serce. To jest chyba najważniejsza cecha, myślę, bohatera, że właśnie robi to z myślą, że robi to w imię jakiejś idei, czy dla kraju, czy dla narodu, prawda? To chyba jest najważniejsza cecha.